Cześć, witam w kolejnym Urfie. Dzisiaj zagramy sobie z Dzikiem. Udało mi się Zeda, nie zbanowali go, o dziwo. Znaczy ja nie zbanowałem, bo wolałem zbanować Szako niż Zeda tak naprawdę. Nie, może to był błąd, bo u nich też jest Zed i może on już grał z Zedem i mnie rozkurwi. Ale Zedem coś rozjebie klawiatury, czuję. Tak się to skończy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, zaczniemy z Dorana, nie ma sensu tutaj chyba kupować tego. Czy po tu w galiach coś na mida? No okej, ja myślę, że pójdę na mida na walkę. Podoba mi się, skąd te shurikeny z dubska bierze. Na ile mam na W? 4. Ulti 24. Na E jest bardzo przyjemny cooldown. Kręcenie się takie. Nie no, zatem może być ciężko, ale spróbuję pójść pod to, co widziałem, że działa do tego momentu. Czyli chory lifesteal. Jest coś u nich open, Rengar i Jace. Jace potrafi mieć chory połóg, więc trzeba uważać. LeBlanc jest mobilna strasznie i ma chory burst. No, kosimy trawnik. Nowe zajęcie. No, nie ma sensu się pokazywać przecież. Wiem, że żangluje ten. To jest dosyć dziwne, że żangluje moim zdaniem. Galio, no, teoretycznie jest okej, okay, ma dobry strasznie burst i ten shield jest też mocny. Tam zależy od damage'a wbitego. Jarvan jest okej, okay, bo może do jednej flagi robić komba tak naprawdę. Gragas też jest okej, okay, Karma jest spoko, więc jest raczej okej team. Tylko boję się tego Jace'a, jej chory połok naprawdę ma. Ari jeszcze jakoś przeżyje, ale... A to z Zedem, nie wiem za bardzo. No W jest pomować, nie? Tylko, że trzeba będzie jakieś mawy zrobić, żeby mieć jakieś shieldy i steraka, żeby to przeżyć. Nie, nie widzę powodu, dla którego nie miałbym pushować, tylko też jak to robimy karma, to wypadałoby farmić w sumie. Jakby jakoś mi się wydaje. Nie ma tu ich w ogóle, nie wiem, czy oni poszli. Nie ma top lane'a dla nich w tej grze. No, poszli na bota. Nie no, dwóch tam był. Push mamy fajny. Tych minionów mi jest chyba najbardziej szkoda. Już streszowaj, serio? No, musi dużo żukować, ziom. Boję się, że tak umierają to na tej linii, więc jak to jest Zed sam, to... Okej, okay. To było hardkorowe trochę. Nawet jak dla mnie za mocno hardkorowe. Ale jest co chwilę w ogóle. To jest ułamek sekundy. Oj, prawie. Nie no, LeBlanc nie dogonisz Galio, niestety. Taki jest twój minusik. Chcę, bym poszedł w Hydrę może na pierwszy strzał. Trzeba będzie sobie rzucać shurikeny po prostu, no. My sobie radzimy na topy. Podobają mi się te klon. Najgorzej, że nie wiem, który jest mój po prostu. Jakich tam jedzie ten Jace? Ten karuzela mi się podoba po prostu. Nice, to mi się podobało. Zrobimy sobie wardę, żeby coś widzieć. Bije szósty chyba na bota, ale tylko. Łają się, że oni już mają szósty. No jak oni tak przegrywają, jak junglera nie mamy. Nie mam pojęcia. A chciałem tam na szóstym przyjść. Teraz też bym mógł, no ale... Kto
To mi się nie podoba, że tak mam wywalonego na tego top lane'a. Szybciej to spuszujemy. O kurde. O kurwa, przyszło działo. Ja, jak mi wydupczył. No jestem głupi, nie. O, ja pierdolę. On już ją mu zraszował, tak? Będzie ciekawy z tym Jace'em. Ja chciałem nowego klona zrobić, bo tego za bardzo nie widać, czy już masz nowego, czy starego, nie? Tari tam trochę, no co jest kurwa z tym Jace'em, nie tak? Ja pierdolę. Za chore gówno. Nie dupcza tutaj w ogóle. O, ja to się nie dziwię, że mieli problem, no bo ci Jace widzę, że dalej jest mocny. No się za niego w dupcze za mnie denerwuje po prostu. Nie byłem pewny. Myślałem, że ona we mnie wchodzi, bo wie, że ma szansę. Ja pierdolę, jak to jest chore gówno. O, nie zdechnie, oczywiście, że nie. Serio, on dalej nie zdycha? A, tu jest jeszcze enemy Z, tu jeszcze jest, okej. Okay. No ja nie ogarniam, za dużo się dzieje na tym ulti, naprawdę. Nie wiem, jak ten Jace nie zdechnął, myślałem, że już go tam mam. Kto ma legendary? A ten Jace głupi. Będzie ciekawa gra. No też umierasz, masz marka na sobie, no. Dobrze to. Ja mam shutdowna do tego gnoja. A Galios siedzi na tym idzie. Trochę wygrywają, no ale... Ten Jace strasznie na bocie porobił. Chyba z 10... Nie no, teraz wiem, ale trochę killi tam zdobył. Trzeba dużo rotować, tak mi się wydaje. Chodź krabie Andrzeju. No full damage też nie jest spoko. Znaczy na Jace to działa, no bo wiecie, on potrzebuje tylko damage'u, no umówmy się. Ale na dupcza srogo, że tak powiem. Kurwa, no już R-kę wciskałem. No niepotrzebnie tak długo do niego chodziłem. On strasznie jakoś szybko w tych stansach się przemieszcza. Nie mam pojęcia, jak on to robi. No ten lifestyle chciałem, to już go zacznijmy go, nie? O kurde. Dobra, nie, no nie mam szansy. Może jakby mi Graga spunk. Nie, już za dużo rzeczy się waliłem, że tak powiem. Za dużo na tą LeBlanc poszło. Nie, no nie wygrałem do graczy, bo ten Jace to widzę, że robi rozpierdol totalny po prostu. Bez butów chodzi i zabije. Killowka potrzebuje teraz, tak? To będę chciał to zrobić. No ten nasz stack sobie nie radzi, nie? Bo mój stack w teamie to już tam 2-8 musi na tym bocie zrobić. Rozumiem, że gra czerwany, ale to też nie słaba postać, żeby aż tak feedować. Nie stawiałem wardów, znaczy mało wardów też nie stawiałem, to mnie też trochę denerwuje. Ten zadziek jest fajny, tylko tak jak mówię, jest dalej squishy cholernie.
Chyba reakcja tego jest naprawdę. Freshowo, skurwysyn. No, Rengar też przypierdolił, muszę przyznać. Nie będzie taka łatwa gra, jak mi się wydawało. A, Jace ma chore dipsy. To już ma zonie, to dalej. Trochę się wdupczyłem. Tu jeszcze zwierzę, naprawdę. No to ucieczka mi została, no. Co ja poradzę? Co ja pocznę? Dobra, ale też zdechnie. Przynajmniej tyle. No i tutaj jeszcze pleski weszły. A Jace widzę, znowu tam ich tyle. Strasznie chore ma przeliczniki ten Jace, jeśli chodzi o to czyszczenie pan. Ulti, ulti. A nie mam TP-ka nawet, żeby wam pomóc, ziomeczki. To mnie trochę boli. Nie wiem, czy coś to da, ale wezmę to. Jakieś shutdownsy poszły. Tak mam mało HP. To LeBlanc. Karthus, where are you? No, jeszcze ucieknie stąd. Się potrafiali po prostu. Panie, jeszcze ulti w tym samym momencie trafiliśmy. Myślałem, że zrzukował, ale chyba się nie da, nie jestem pewny. Ale Zed mi się podoba. No te wardy trzeba stawiać. A już nie ma tu wieży. No nie, Rip Galio. Kurwa. Jaki ten shuriken nie dobił? A, no tyle jej zadał HP. No, mówiłem o tej zonie i zapomniałem, nie? Jak jestem głupi. Zonia jest cheating. Ale teraz jest mocno. No i nie umrze, no bo wieża miniony atakuje. Co z takiego, że tutaj Ari bije tych. A, jest tyle itemów, które musiał złożyć, a nie mam pieniążków. Nie będę teraz sprzedawał, bo ten item nie jest zły. A co stąd iść w ogóle? Ten Galio też jakiś po prostu obierze świat. Ja pierdolę, i co się dzieje, jak się dwa zedy biją? Chore gówno. LB ma zonie? Nie, jeszcze nie ma, ale jest w trakcie. To Mari trzeba przyciśnąć. No co jej zrobię, jak ona ma zonie? Trochę ma damage, że tak powiem. Nie no, bez Heznikera się nie mogę na nią rzucić w ogóle. Jakby mnie ktoś tak sfidował jak to Mari, to bym się cieszył. A ja nie miałem tak się lekko z killami. Nigdy pieniądze, jak zawsze. No, zrobimy tak, jebać tą hydrę. I złóż mi to. No ja nie wydaję na to Mari po prostu. Kakanka po prostu. Dobra, już w końcu to zdechło, bo naprawdę. Skacze i skacze. A ten Galio się dalej z nimi bawi, serio? No ten Galio jest mocny z tymi shieldami, to naprawdę jest ciężko go zabić. Potrzebuję tak niestety zrobić i jednak BT chyba pójdę. Nie umiem zabić tego Galio.
Trochę za dużo tego. No, nie zdechnie chyba, nie? Nie, zdechnął, okej. Ładnie. Byłem szybszy od Gregasa. Jest Ace czy jeszcze nie ma? A nie, nie mam spuszczowanego nic. Jak ja się odleczy na tym? To za chore gumy do tego gali jest. No teraz wiesz, go biją, bo to tam zdejmują te. Ale nam się zdało linię ziomki wyczyścić. Że tak powiem. Nie wiem, no zospuszować coś. Ja pójdę topem, widzę, bo mój team ma wyjebane na takie rzeczy. Żeby te wieże poniszczyć, nie? No Galio, zabawa zabawą, ale już tak ci się nie dadzą tam. Idą do mnie? Jeszcze chyba nie, jeszcze mam chwilkę. Spróbuję to zrobić. O kurwa, ale nie mam szans z nim niestety. Ale prawie co, prawie bym go ograł. On ma tego? Nie, nie ma Quicksasha. Mi się udało, że ma Quicksasha, bo tak szybko zszedł, ale przeżyłem jakoś. Myślałem, że jeszcze go ogram jakoś, ale jest ciężko, naprawdę. Okej, po BT muszę wrócić, tylko atak speedu dalej nie będę mieć. No, to jest problem z tym atak speedem. To też by nie było takie złe, ten item. Nie, muszę poczekać na te BT. Ten shield jest za dobry. Dobra, leć. No i uciekają przed tym Galio, bo nie mogą nic zrobić. To jest tak śmieszne. Idą do ciebie, ziomek, ja bym uciekał. Zabił, ale też pewnie umrze już. No, że go tam w 30 męczą, więc. Ja pierdolę, nie zdechnę. Nie, to jest chore gówno ten Ranger. Jakby Gragas może zultował szybciej. Bo Jarvan nie gonił za killem. Już nie wiem, czy już miałem ulta. Nie, jakby miałem ulta, to mój błąd. Ale Rengar też mocno na dupcze. Nie wiem, nad kolejnym itemem zastanawiam się. To by nie było głupie, ten item. Że jak kogoś zultuje, to i tak umiera, nie? Zazwyczaj. Może Sterak. Sterak, czy nie? Nie jestem pewny, czy Sterak będzie dobry. Dobra, na ten moment kupmy kill off, z tego można na parę drugiś, ale nie, atak ziomek. O, dawaj, jolo. Jeszcze disrespect. No nie, idź sobie. No ładnie wyszło nawet. Dwóch ściachaliśmy. Można bez problemu spuszować, tak jak to Galio robi od 20 godzin. A ten Galio jest nietykalny, jak stanął tutaj przy tej wieży, go nic nie było. Sam wziąłeś Zeda, o co mu chodzi? Aha, Galio, pan. Ale nie widziałem, żeby Galio banowali, naprawdę. To nie jest jego wina. No nie, wieża. Nie, to było głupie. Nic nie bije już to Mario. Dobra, jest dobrze gra Teri. Jest. Gragas też tak coś ogarnia, ale jak już mało go widać. Ale Galio tu robi robotę, bo cały czas puszuje i zbiera ich dwóch. To jest dobre, takie CC Galio to jest kosa. Patrzcie, jak ładnie tutaj też trafił, przewidział, że ona wróci do dwóch. Dają radę, ale inhiba nie zrobił. To mi się nie podoba. A ulti znowu? Kurde, jak miałby znowu ulti, to by chyba grał. Jeb, zabił go.
shield. Ja nie wierzę w tego Galio, ten shield i po prostu nigdy śmierć. Jakieś tepegi tam ofensywne lecą, tylko poczekam o ten mój item. Dobra, już myślałem, że będę musiał po niego flashować. Nie wiem, chodźmy midem, bo są dwa inhibitory, to... To skradanka taka po prostu. No, tak głęboko nie mogę. No nie zabiję jej. Dobra, przynajmniej zrobimy ten inhibitor jeden. Przydałoby się dwa nawet. Nie no, tak wchodzimy, jakbyśmy wszyscy przyszli, to okej, ale ta Ari jest na serio już ciężka do zabicia. Ale mi się podoba, jak muszą się z tym Gali odręczyć, nie? On ma same resisty praktycznie. A na ten Jace z tym Zedem go aż tyle nie bił. A nie, a nie ma ult jeszcze, kurde. Ładny też, no trafiłby ten czar. On taki gragas się złoży w sekundę. No zaraz ma ulti ten Gali, jak ma ulti to on potyra. Kurwa, ta karma też. APM-y trzeba mieć dobre, ale daje radę. O my kurwa. Te Galio to jest po prostu kosa, tylko tutaj jest taki skurwysyn. Czemu trzeba pokazać, gdzie jego miejsce jest.